Witam Państwa na moim kanale. Dziś chciałem Wam pokazać nowość na rynku. Odkurzacz bezprzewodowy firmy Raven. Podobny jest to polski produkt. Nie zagłębiałem się w temacie. Od dłuższego czasu zaczął mnie wkurzać walające się sierściuchy i odkurzacz z kablem, który trzeba przenosić, ściągnąć. Miałem o tyle ułatwioną sprawę, że nie posiadam dywanów. Także mogłem sobie obniżyć tą półkę, tą jakość. Ale jako ciekawostkę powiem Wam, że testowałem taki przedział półkowy 1200. 1600, 1800 Philipsy i Dysony. Także byłem już zdecydowany kupić Philipsa. Naprawdę dobra moc, ssania, obroty szczotki. Ale jak mówię, z racji tego, że nie mam dywanów, nie mam nowo takich wygórowanych oczekiwań, a na rynku się pojawiło coś takiego. I powiem Wam, że mile mnie to zaskoczyło, bo moc ssania jest porównywalna, moc ssania jest porównywalna z tym Philipsem. No i jak zrobiłem próbę, nie mogę powiedzieć, nie mam na co narzekać. Co do samego odkurzacza bezprzewodowego, to wiecie, to jest elektroszczotka, rura, filtr HEPA, no i same serce. Jako ciekawostkę, jak będziecie się interesować zakupem, zobaczycie, że większość tych odkurzaczy bezprzewodowych, pionowych ma akumulator zespolony, wbudowany, a jak już jest w bardzo... Dysony mają, tak, Dysony mają. A pozostałe, to się rzadko zdarza, żeby był osobno akumulator, a jak już jest, no to już robi dodatkową cenę. Co tu jest fajne, że możecie go sobie wyciągnąć i naładować. Tu macie lampkę kontrolną ładowania. Jak go włożycie tutaj sobie do urządzenia, to wtedy ładujecie go tutaj z boczku do urządzenia. Jest taki haczyk, który się po prostu całe urządzenie odwiesza. Tu jest wskaźnik naładowania baterii, są tylko dwie kreski, przycisk turbo. Dobrze, teraz tak, do tego, jak mało gdzie, niektórzy też nie mają, są dwie końcówki. Taka, co mamy i tutaj delikatne woski, mamy prostą i szczelinówkę. Można to zamontować sobie na rurę. Tutaj, jako jedna całość. Nieważne, końcówki odkładamy, zasilacz odkładamy, haczyk do powieszenia odkładamy. Teraz tak, montujemy. Rura, tu jest taki zaczep, wkładamy, zablokowało. Jeśli chcemy korzystać jako to do samochodu, czy tam jakiś fotel odkurzyć coś, no to tylko zakładamy te nasze końcóweczki, które tam pokazałem, i odkurzamy. Jak sprawdzić siłę ssania? Bardzo proste. Damy turbo.
I to macie najprostszy test, jak będziecie oglądać odkurzacze, o ile będzie akumulator, bateria naładowana, żeby sobie po prostu sprawdzić, jaka jest ta siła ssania. Na zwykłej reklamówce macie porównanie. Jeżeli założymy teraz tu, to momentalnie wchodzimy. Także mówię, 400 zł, a wydać 1600, to mam 4 takie odkurzacze. W przedpokoju mam dywaniki. Powiem wam, że jestem zadowolony. Jestem zadowolony z tej szczotki, bo wiadomo, że ciąg jest jedną sprawą, drugą sprawą jest elektroszczotka, która jeszcze po prostu wciąga ten brud. Tu macie ładne podświetlenie. W całości, co też nie wszystkie mają odkurzacze. Także mówię, święta się zbliżają, Mikołaj, dzieciątko. Także fajny prezent będzie. Tym bardziej, że rura jest gładka. Można spokojnie wejść, co by mogło być, a nie jest, to ten przegub, on pracuje w tym kierunku, kładzie się, tylko że jak wejdziemy pod meble, to później nam tutaj ten filtr troszkę ogranicza kąt wejścia. W tych innych odkurzaczach jest tak, że można go po prostu, on tu na innej zasadzie troszkę działa, że on po prostu się cały, że on się tutaj cały po prostu kładzie, także jak obrócimy, to zostaniemy w takiej pozycji. Tą rurę jest jeszcze bardziej wygodniejszy, żeby po prostu na płasko sobie wejść. No ale mówię, coś za coś, kwestia 1400-1600 zł, a 400 zł, no nie można się po prostu do niczego tutaj w tym przypadku doczepić, tym bardziej, że tu mówię, jeszcze dwie końcówki są, gdzie w innych modelach tego nie ma. Także mówię, jest to nowość. Kupiłem to, zaryzykowałem, odkurzyłem cały dom. Bateria 2200 mAh, 22,2 V. Czas pracy, co jest bardzo ważne, 45 minut. Tylko że oni podawają czas pracy na normalnym trybie. Wiadomo, że jak włączymy turbo, to ten czas spadnie gdzieś, jak oni tam podawają, gdzieś koło 8-15 minut. Nie wiem, tutaj producent nie podał, ile na turbo. Ja tego jeszcze tak nie przetestowałem dokładnie, ale mówię, spokojnie sobie mieszkanie posprzątacie, ogarniecie. W zupełności wystarczy, a jak macie problem, to sobie dokupicie w serwisie drugą baterię, którą można po prostu spokojnie naładować, tak jak telefon komórkowy. I wtedy sobie, jeśli rzeczywiście macie dużo pomieszczeń, albo dokładnie chcecie tam wysprzątać jeszcze kanapy i samochód, to wtedy sobie go podładujecie, macie drugi zapasowy. Mówię, jest tam możliwość w innych te możliwości nie macie, bo akumulatory są zespolone. A jak już jest osobno, no to już jest powiedzmy 1/3 cena wartości odkurzacza. Zresztą sami pochodzicie, poglądacie. To jest tylko po to, żeby wam jakiś pogląd przekazać. Także jeśli się wam podobało, się cieszę. Pozdrawiam i zapraszam na inne filmiki.